na YouTube Panic Attack udostępnia tą straszliwą serię, w której Trevor i Franklin prowadzą dochodzenie w nawiedzonym domu. Oto co się wydarzyło w poprzednim odcinku. Are you a good spirit? Are you kidding me? It just yanked. No ale wróćmy do teraz. Trevor zaczyna wyczuwać nieprzyjemny zapach. What are you doing? You smell it? I smell what? It's like a really... You smell... Can you... Smell it? No, I don't smell it at all. I'm not feeling too well. That's a bad smell. How do you not smell that? Idzie do łazienki, ale kiedy Franklin za nim podąża, to już go nie ma. Rozgląda się dookoła, no ale nie może go nigdzie znaleźć. Hey. Na statycznej kamerze w końcu pojawia się Trevor, ale wydaje się być jakiś Trevor, inny. You need to answer me, but playing around, this is not funny. Kiedy Franklin się zbliża, czuje się coraz to bardziej przerażony. No i jak się okazuje, powinien być przerażony. Ostatnią rzeczą, jaką tutaj mamy, jest to. Trevor, you need to stop. To oczywiście krótki horror, no ale świetnie sprawia, że widzowie odczuwają przerażenie. No i po zobaczeniu tego filmu nauczyłem się jednej rzeczy, czyli nie spędzać czasu z Trevorem. Podczas eksploracji demonicznego kościoła Sidebrook zespół na YouTube Ghost Global Events słyszy coś nietypowego. Czy to był trzask? Posłuchaj uważnie. To pęknięcie płytki i strzał wzdłuż nagrobka. Dla mnie to dziwne, szczególnie przy takim zbliżeniu. No i nie widzę w sumie żadnego logicznego powodu, dla którego mogłoby się to zdarzyć. Oczywiście poza demonami. Duch młodej dziewczynki zamieszkuje strych znajomego tego youtubera. Postanowili, że to zbadają. Właściciel kanału próbuje komunikować się z duchem. Korzystając z urządzenia Kinect, znajdują ducha, który przebywa na komodzie. O! Oh. It's sitting right there on your dresser. The spirit was. It's right here. It's on your dresser. It looks like a child. You can see them. It does. Mimo że postać nie robi żadnych sztuczek ani niczego nie porusza, to ciągle się pojawia. Do you stay up here by yourself? It's still there. We take it that this little child. I think it's a little girl. Oh my. There was a orb that came straight up through here. Myślicie, że jest to gra wchowanego? No bo w sumie tak to wygląda. A może ten duch jest trochę nieśmiały? Ten nawiedzony dom jest po prostu przerażający. Bracia Ouija wchodzą do środka, aby odkryć, co się w nim kryje. Gdy pierwszy raz wchodzą, słyszą trzask drzwi. I did hear like a boom. Like a bang of a door or something. Kontynuują i zatrzymują się nagle, gdy słyszą odgłosy. I think we should get the dog. Literally, I heard voices. W innym korytarzu słyszą głos kobiety. Say. Yeah. That's like a woman's voice. Z włączonym spirit boxem słychać kilka zdeformowanych wyrazów. Am I dead? Jesus. Your phone is Anna. Is the one? I podczas komunikacji z duchem słyszą niewytłumaczalne uderzenie. Co? It's okay.
Później słychać to niskie mruczenie. Chase. Chase. Dla mnie to jest właśnie najbardziej przerażający dowód w tym całym dochodzeniu. Jestem przekonany, że po tym mruczeniu i wiadomościach przez Spirit Boxa faktycznie coś strasznego mogło się tutaj wydarzyć. Demoniczny głos. To nagranie zostało opublikowane na Reddicie przez użytkownika Hunting the Hunted. Użytkownik pisze: demoniczny głos w starym, opuszczonym szpitalu psychiatrycznym. No ale zobaczmy ten film. Na temat tego wideo pojawiła się pewna dyskusja w komentarzach. Jeden z użytkowników napisał: jeśli jest to naprawdę prawdziwe, to możliwe, że jest to najczystsze EVP, jaki kiedykolwiek słyszeliśmy. Podczas gdy Shannon pisze: powiedział weź aparat głosem psotnego dziecka. Słyszałeś ten demoniczny głos? Jeśli tak, to co on twoim zdaniem powiedział? Koniecznie daj znać w komentarzach. No ale zanim przejdziemy dalej, to mam dla ciebie wyzwanie. Skoro jesteś aż tutaj, no to najwidoczniej film ci się podoba, więc fajnie by było, gdybyś zostawił tutaj łapkę w górę, a jeśli jesteś nowy, no to zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić podobnych filmów. Duch na cmentarzu. W tym morzu jest pełno zagubionych dusz. YouTuber Franco TV prowadzi dochodzenie na cmentarzach na całym świecie. I na tym jednym udaje mu się nagrać ducha. But still no sign. To jedno z najbardziej przekonujących zjawisk, jakie kiedykolwiek widziałem. No i oto dlaczego. But still no sign. To nie jest jedyna przerażająca rzecz, z którą Franco się spotyka na tym cmentarzu. Co robi ta postać w kapturze i czy oba zdarzenia są ze sobą powiązane? Moja teoria jest taka, że ten mężczyzna w kapturze jest członkiem kultu, który wzywa duchy. No ale jak myślisz, co się tutaj dzieje? Koniecznie daj znać w komentarzu.